Witam bardzo serdecznie w Nowochódzkim Centrum Kultury podczas otwarcia drugiego Nowochódzkiego Festiwalu Sztuki, którego jednym z elementów jest wernisaż wystawy Zdzisława Beksińskiego. Jest to bardzo bogata kolekcja, jak na takie warunki objazdowe. Miało być tylko 30, skończyliśmy na 98. Myślę, że przy następnej okazji będzie jeszcze większa ilość. Sanok po prostu stanie się w Krakowie. Słowami mistrza przestrzegam. Liczy się tylko to, co widzę, a nie to, co wiem. Przekaz semantyczny zawsze w moim odczuciu składa się z komunałów. W przeciwnym wypadku jest po prostu nieczytelny. Przekaz wizualny przemawia w sposób bezpośredni. A więc chodzi o to, żebyśmy nie szukali symboli, żebyśmy nie gadali niepotrzebnie przy obrazach, nie zastanawiali się. Bohater tego dzisiejszego wieczoru na pewno jest z nami i nie będzie nas straszyć. To byłoby zrobić taką małą wystawę monograficzną, bo oczywiście ta wielka, która pokazuje cały przekrój, jest w zamku w Galerii Beksińskiego w Sanoku. Ale ponieważ prac mamy ponad 6 tysięcy, więc w ogóle nie było problemu, żeby zrobić mniejszą wystawę retrospektywną. Od takiego rysunku, który jakby wprowadza nas w całą tą wystawę, rysunku jeszcze właściwie chłopaka, który nie wie, że będzie artystą, ale już nosi w sobie to przerażenie śmiercią, nosi w sobie to, co każdy właściwie wynosił po wojnie, to doświadczenie śmierci, przemijania i tak dalej. I od tego rysunku zaczynamy wystawę, a potem idziemy, wędrujemy jego zainteresowaniami, szukaniem formy, nazywaniem czegoś w języku plastycznym. No i mamy okres fotograficzny. I wędrujemy dalej tymi pracami, aż do momentu, kiedy on już jest pewny swojego, będzie malarzem. Okres fantastyczny, ten okres, który bulwersuje może najbardziej. Jedni uważają to wręcz za kicz, inni uważają, że to tutaj Beksiński objawia swoją moc, swoją siłę wyobraźni, swój charakter, jest zupełnie odmiennym artystą od tego wszystkiego, co dzieje się w latach 70. w sztuce polskiej, w sztuce europejskiej. No i ten okres ostatni, tych 20 ostatnich lat, Warszawa, ostatnie obrazy, które powstają w jego pracowni przed tą tragiczną śmiercią i gdzie właściwie odczytujemy jego samotność
wobec tą samotność taką metafizyczną, wobec niemożności odpowiedzenia sobie na pytanie, czy to życie po śmierci będzie istniało dalej.